Wyznacz wartości najmniejszą i największą funkcji f w przedziale od 2 do 1. W pierwszym etapie poszukamy miejsc podejrzanych o ekstremum lokalne. W tym celu obliczymy pochodną funkcji f i przyrównamy ją do zera. Obliczmy więc pochodną funkcji f. Najpierw policzymy pochodną z x do potęgi czwartej. Wykorzystujemy trzeci wzór, czyli nasze n wynosi 4 czyli za n wstawiamy 4 i teraz mamy o potęgę niżej. Wcześniej była potęga czwarta, czyli mamy 4 minus 1, dostajemy potęgę trzecią. Teraz mamy stałą, czyli minus 14 i mnożymy to przez pochodną x do drugiej. Znowu z tego samego wzoru. Teraz nasze n wynosi 2, czyli z przodu dostaniemy 2 i w potędze jest 2 minus 1, czyli 1, zostaje bez zmian. Kolejne, yy, kolejna pochodna mamy stałą, czyli przepisujemy 24, i pochodna z x -a wynosi 1, czyli 24 razy 1 zostaje 24, i na końcu mamy pochodna z minus 5, czyli pochodna ze stałej, która wynosi 0, więc możemy to pominąć. Uporządkujmy jeszcze naszą pochodną, czyli mamy 4x do potęgi trzeciej, minus 28x i plus 24. Teraz należy pochodną przyrównać do zera. Jest to warunek konieczny istnienia ekstremum. Podstawmy więc miejsce f' od x nasze wyrażenie, czyli dostaniemy 4x do potęgi trzeciej minus 28x plus 24 wynosi 0. Proponuję, aby całość podzielić przez 4 i dostaniemy x do trzeciej minus 7x plus 6 wynosi 0. Otrzymaliśmy równanie wielomianowe. Wykorzystamy tutaj rozwiązanie równania przez grupowanie wyrazów, ale w tym celu musimy minus 7x rozpisać następująco. Mamy x do potęgi trzeciej, minus x i minus 6x. Razem otrzymujemy minus 7x, czyli tak jak było, i plus 6 ma wynosić 0. Teraz z dwóch pierwszych wyrażeń Wyciągamy wspólny czynnik przed nawias i z dwóch kolejnych również wspólny czynnik przed nawias, tak aby w nawiasach uzyskać tą samą liczbę. Czyli tu stąd wyciągamy x przed nawias, w nawiasie zostaje nam x kwadrat minus 1, dlatego że x razy x do drugiej daje nam x do trzeciej i x razy minus 1 daje nam x. Natomiast z dwóch kolejnych wyrażeń proponuję, aby wyciągnąć e, szóstkę. Może minus 6 przed nawias. Czyli jaka liczba razy minus 6 da nam minus 6x, oczywiście x. I jaka liczba razy minus 6 da nam plus 6. Oczywiście będzie to minus 1. Bo minus 6 razy minus 1 daje z powrotem 6. Teraz ten nawias ze wzoru skróconego mnożenia mo możemy rozłożyć na dwa nawiasy. Mamy w chwili obecnej wyrażenie A kwadrat. Minus b kwadrat. Rozbijmy to na dwa nawiasy, czyli a minus b, razy a plus b. x przed nawiasu zostaje. I teraz nasze a kwadrat to jest x kwadrat, czyli samo a to jest x. I nasze b kwadrat to jest 1, czyli nasze samo b wynosi 1. W drugim nawiasie mamy to samo, tylko ze znakiem plus. Teraz resztę możemy już przepisać, czyli my tylko rozpisaliśmy nawias x kwadrat minus 1 na dwa, iloczyn dwóch nawiasów. I mamy minus 6x minus 1 do kwadratu. Widzimy teraz, że wyrażenie x minus 1 powtarza się dwukrotnie, czyli teraz ten cały nawias będziemy wyciągać jako wspólny czynnik przed nawias. Przepiszmy więc ten nasz wspólny nawias, czyli mamy x minus 1. I teraz w drugim nawiasie wpiszemy taką liczbę, która pomnożona przez pierwszy nawias, da nam całe to pierwsze wyrażenie. Czyli tak, ten pierwszy nawias został już spisany z przodu, więc zostaje nam tylko wyrażenie x razy x plus 1. Natomiast z drugiego wyrażenia x minus 1 zostało wyciągnięte przed nawias, czyli zostaje nam tylko minus 6. Uporządkujmy drugi nawias, czyli dostaniemy x minus 1 i tu mamy x kwadrat plus x minus 6 równa się 0. Iloczyn tych dwóch nawiasów musi nam dać 0. I zastanówmy się, kiedy iloczyn dwóch liczb daje 0. Oczywiście wtedy, gdy przynajmniej jedna z nich jest zerem. Czyli pierwszą przyrównujemy do zera i drugą przyrównujemy do zera. Jeśli chodzi o pierwsze równanie, jest to zwykłe równanie liniowe, czyli po prostu jedynkę przeniesiemy na prawą stronę, czyli nasz x wynosi 1. To jest nasze pierwsze rozwiązanie. Natomiast jeśli chodzi o drugie rozwiązanie, musimy obliczyć deltę i wyznaczyć miejsca zerowe. Rozwiązujemy więc równanie x kwadrat minus plus x minus 6 równa się 0. Jest to zwykłe równanie kwadratowe, więc obliczmy deltę. Mamy b kwadrat minus 4AC, co nam daje 1 do kwadratu. Minus 4 razy 1 razy minus 6, co nam da plus 24. Razem mamy 25. Ponieważ delta jest dodatnia, nasze równanie będzie miało dwa rozwiązania. Czyli pierwiastek z delty jeszcze policzmy, to jest 5, i rozwiązanie to będzie minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Mamy więc minus 1, minus pierwiastek z delty, czyli minus 5, przez 2 razy a, czyli przez 2. Dostajemy minus 6 na 2, co nam daje minus 3. I obliczmy jeszcze x2 ze wzoru minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawmy nasze dane. Minus b. To jest minus 1 plus pierwiastek z delty, czyli plus 5 przez 2 razy a, czyli przez 2, co nam daje 4 na 2, czyli 2. Otrzymaliśmy więc 3 x podejrzane o istnienie ekstremum, czyli jest to x równe 1 x równe minus 3 i x równe 2. Teraz, aby zbadać, czy w jedynce, minus trójce i dwójce istnieją ekstrema, naszkicujemy tabelkę. W pierwszym wierszu wstawimy x, w drugim pochodną z funkcji f i w trzecim funkcję f. Aby uzupełnić tą tabelkę, Musimy najpierw naszkicować wykres naszej pochodnej. Narysujmy więc oś x. -ów. Zaznaczmy nasze miejsca podejrzane o istnienie ekstremum, czyli mamy minus 3, 1 i 2. Ponieważ jest to yy, funkcja wielomianowa, Wykres wielomianu zaczynamy rysować od prawej strony. Jeżeli współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatnie, dodatni, to zaczynamy od prawej strony, od góry. Doszliśmy do pierwszego pierwiastka, musimy określić jego krotność. Jeżeli jest to pierwiastek nieparzystokrotny, to przechodzimy na drugą stronę. Jeżeli jest parzystokrotny, to odbijamy. Ponieważ nasza pochodna jest, fun, jest, jest to wielomian trzeciego stopnia, maksymalnie może posiadać trzy pierwiastki. Ponieważ mamy trzy różne pierwiastki, to każdy z nich jest pierwiastkiem jednokrotnym, czyli nieparzystokrotnym. Stąd też za każdym razem, dochodząc do na, danego pierwiastka, będziemy przechodzić na drugą stronę. Czyli tutaj przechodzimy na drugą stronę, dochodzimy do jedynki. Jedynka również jest pierwiastkiem nieparzystokrotnym, czyli przechodzimy na drugą stronę, dochodzimy do minus trójki. Minus trójka jest pierwiastkiem nieparzystokrotnym, czyli również przechodzimy na drugą stronę. W ten sposób oś X podzieliła nam się na cztery przedziały. Pierwszy przedział jest od minus i do minus trójki. I zaznaczmy w tabelce minus trójkę. Dalej mamy przedział od minus 3 do 1. Teraz zapiszmy jedynkę. Dalej mamy przedział od 1 do 2 i zapiszmy jeszcze dwójkę. I ostatni przedział to jest od 2 do nieskończoności. Teraz na podstawie wykresu naszej pochodnej zapiszemy. Jaki jest znak tej pochodnej w danym przedziale. W przedziale od minus nieskończoności do minus 3 pochodna przyjmuje wartości ujemne. Od minus 3 do 1 wartości dodatnie od 1 do 2 wartości ujemne. I od 2 do nieskończoności wartości dodatnie. W minus trójce, w jedynce i w dwójce pochodna przyjmuje wartość 0. Teraz na podstawie znaku pochodnej wnioskujemy, w jaki sposób zachowuje się nasza funkcja f od x, czyli badamy jej monotoniczność. Jeżeli pochodna jest ujemna, funkcja maleje. Jeśli jest dodatnia, funkcja rośnie. Tu maleje, bo jest ujemna pochodna, a tam, gdzie pochodna jest dodatnia, funkcja nam rośnie. Stąd też w minus trójce mamy minimum lokalne, w jedynce maksimum lokalne i w dwójce minimum lokalne. Ponieważ szukamy wartości największej, najmniejszej w przedziale od minus 2 do 1, sprawdźmy, czy którekolwiek z naszych ekstremów znajduje się w tym przedziale. No i widzimy, że tylko nasze maksimum. Znajduje się w przedziale od minus 2 do 1. Tak? Bo tutaj gdzieś mamy minus 2. Tutaj mamy 1. I w tym przedziale mamy tylko maksimum, więc wartość największa będzie równa wartości maksymalnej, czyli tutaj mamy F od jedynki. Stąd też do wzoru na funkcję F. Pod x wstawiamy jedynkę. Dostaniemy 1 do potęgi czwartej, to jest 1. Minus 14 razy 1 do drugiej, to jest minus 14. Tu mamy 24 razy 1, to jest 24. I minus 5. Obliczmy to. Otrzymujemy wartość 6. Wiemy już, ile wynosi wartość największa. Musimy jeszcze znaleźć wartość najmniejszą. Obliczymy więc wartość funkcji f na końcu przedziałów, czyli policzymy f od minus dwójki i f od jedynki. Ponieważ f od jedynki było już policzone i w jedynce mamy wartość największą, to wystarczy już tylko policzyć f od minus dwójki, czyli pod x wstawiamy minus 2. Dostajemy więc minus 2 do potęgi czwartej, minus 14 razy minus 2 do drugiej plus 24 razy minus 2 i minus 5. Po wykonaniu obliczeń otrzymaliśmy minus 93, czyli wartość najmniejsza wynosi f od minus 2 minus 93.